Dobry wieczór w ogóle. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszymy, że jesteśmy tu dzisiaj z Wami i z naszą cudowną, wspaniałą gościnią. Dajcie nam znać, czy nas widać, czy nas słychać, bo streamujemy to na mega skomplikowanym dla nas narzędziu. A raczej połączeniu kilku narzędzi plus aplikacji, ale dałyśmy radę. Tak, więc dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać. Czekamy na wasze zielone światło i jak tak, to Dobra, tu są tutaj, chyba. tak. Chyba słychać. Zaraz. O, Kasia pisze, Super. widać i słychać. Cudownie, wspaniale. No to zaczynamy. Niezmiernie nam miło dzisiaj, że mamy możliwość przedstawienia Wam i porozmawiania, bo marzyłyśmy o tym naprawdę od dawna. Jej, Kasiu, nawet sobie nie wyobrażasz. My zobaczyłyśmy reportaż o tobie i w ogóle twoim domu jakiś rok temu i serio zwariowałyśmy, I to oszalałyśmy. było ponad rok temu. Stwierdziłyśmy, że naszym największym marzeniem, bo tak akurat to się jakoś wydarzyło w okolicach Dnia Mamy, i stwierdziłyśmy, że naszym największym marzeniem jest w kontekście tego dnia, bo wiesz, nasza marka też dużo, dużo tutaj jest o tym, o kobietach, które nie boją się latać w życiu, które robią to, co kochają, które żyją pełnią życia, które są inspiracją dla innych kobiet. Kobiet. I jak zobaczyłyśmy po prostu twoją historię, to marzyłyśmy o tym, żeby zrobić właśnie taką rozmowę z tobą, żeby porozmawiać A i poza tym tak żeby... zupełnie prywatnie i osobiście to, żeby po prostu mieć szansę Cię poznać. I ja mam nadzieję, że my jak za jakiś czas, naprawdę niedługi, będziemy mogły się zobaczyć na żywo. Tak, zdecydowanie Ale wpadamy słuchajcie, na przede wszystkim kawę. naszym gościem jest dzisiaj gościnią. Wolisz gościem czy Gościnią. gościnią? Bo to też... A myślę, że poprawnie jest gościnią. Okej, Oczywiście. brawo. Bo o to nie zapytałam wcześniej. Naszą gościnią jest Katarzyna Klimiuk-Bibik, która jest mamą Zastępczą. zastępczą 15 dzieci. I Kasia, chciałam też zaznaczyć, napisałyśmy to też w naszym opisie, jest przecudną, ale też bardzo młodą osobą. No bo umówmy się, Kasienka, ile ty masz? 33, 32? No 33 to miałam 2 lata temu, Do. jakby idzie życie do przodu, Tak. więc 35, ale przede wszystkim również chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mogę poznać tak pozytywne osoby i w związku z tym, że faktycznie mieszkamy całkiem blisko, no to tak jak wam powiedziałam, czekam również u mnie na siedlisku z kawą, także Jezu, lato kochana, sprzyja spotkaniom. na bank będziemy, to Z w bardzo ogóle... dobrym ciastem, bo my kochamy gotować i gotujemy wegańsko, bezglutenowo, więc. Każdy Oto będzie świetnie, mógł moja skorzystać. bezglutenowa córka będzie szczęśliwa. O! Zazwyczaj ma taki problem, że goście nie wiedzą, jak mają gotować bezglutenowo. To my wiemy, Bo my my wiemy, bo wiemy. my No same to po tak. prostu często nie jemy tych rzeczy. Słuchajcie, ale musimy w ogóle, my mamy milion pytań i mamy nadzieję, że uda nam się to wszystko zgłębić. Ja mam jeszcze prośbę do wszystkich osób, które nas oglądają. Jeśli macie taką ochotę, to proszę piszcie komentarze, pytania. Mamy nadzieję, że uda nam się wpleść w naszą rozmowę to, o co chcecie zapytać naszą Kasię. No a tymczasem wiesz, jak tak po prostu czytałyśmy, słuchałyśmy, oglądałyśmy rozmowy z tobą, to no to właśnie, to bardzo to, co nas poruszyło na maksa, to jest to, że ty w tak bardzo młodym wieku już wiedziałaś, jakie jest twoje powołanie i miałaś jasność, co chcesz robić. Jak Powiedz to w się ogóle, zaczęło? Jak się jak się zaczęło to, zaczęła twoja że droga? mamy zastępczej dla dzieci, które potrzebują być za opiekę? Piętnaściorga dzieci No w tej pewnie chwili, ale na jakie tym były. etapie to chyba nie był wybór, że to będzie, że będziesz miała aż tak cudowną gromadę pod swoją opieką. Dokładnie. To znaczy, trudno mówić o początkach, jeśli mam być szczera, tak? Bo już kiedy rozmawiałyśmy przez telefon i wiedziałam, że oczekujecie pewnych odpowiedzi, to zaczęłam się zastanawiać, jak tutaj w ogóle można mówić o tym, że kilkuletnie dziecko podejmuje decyzję. No bo umówmy się, trochę ciężko sobie wyobrazić, że kilkulatek podejmuje Tak, decyzję, nie? świadomo nie.
i to już dotyczącą przyszłości. Więc ja myślę, że to jeszcze na poziomie tego kilkulatka, tej dziewczynki małej, to nie była żadna decyzja, tylko takie gdzieś taka podświadomość i takie przekonanie wewnętrzne, co ja bym chciała robić, w czym ja siebie widzę i po co ja jestem tutaj, nie? I gdzieś ta świadomość po prostu rosła wraz ze mną. Mhm. Tak naprawdę to takie przekonanie we mnie, ono było wzmacniane i umacniane. Gdzieś po drodze spotykałam różne osoby, okazało się, że gdzieś też moja jakaś krewna jest dyrektorem domu dziecka, zupełnie okay. w innym mieście, tak? Ale też mnie zabrała do tej placówki, mm-hmm. którą ona prowadziła. Pokazała mi to od tej drugiej strony, od strony osób dorosłych, więc miałam taką różną perspektywę już jako dziecko. A w wieku 8 lat do mojej klasy szkolnej dołączyła koleżanka, która była wychowanką domu dziecka. Mm-hmm. No i tak się wydarzyło, że Paulina miała wypadek samochodowy. Już mogę używać jej imienia, bo mam od niej zgodę zwyczajnie. Bo... O, ja cudownie. Także pozdrawiam cię, Paulino. I tak się zaczęła tak naprawdę moja przygoda z domem dziecka, że w końcu miałam powód i pretekst tam wejść. No bo dotychczas to jednak nie było tak, prawda, że szło się do mamy, do taty i mówiło, ja bym chciała pójść do domu dziecka. Tak, tak, dokładnie. I rodzic brał mnie za rękę i jeszcze w dodatku był szczęśliwy. Moi rodzice absolutnie nie byli szczęśliwi, że ich 8-letnia córka chodzi codziennie do domu dziecka, a moja przygoda się tak zaczęła, że tam weszłam i po prostu wracałam każdego dnia, aż do 18 roku życia. Więc to była taka kontynuacja tego wszystkiego, umacnianie się w tej decyzji, utwierdzanie się w tym, że taki jest sens tak naprawdę mojego życia, że to mi daje też szczęście, że to jest też moją pasją tak naprawdę. No i w wieku 18 lat złożyłam pierwszy wniosek do sądu. Czyli jak tylko miałaś zdolności do czynności prawnych w wieku pełnoletności, to od razu wykorzystałaś to do tego, żeby móc być mamą zastępczą dla jakiegoś dziecka. No nawet dla trójki. Kurczę, ale to musiało być niełatwe. Miałaś 18 lat i to wiesz, to w ogóle wydaje się to ogromna operacja logistyczna. Znaczy ja sobie tak młodej osoby ja też, sobie, wiesz. Ja mam syna, który ma lat 20 i trudno, w ogóle to jest właśnie to, dlatego my powiedziałyśmy, że to jest jakieś powołanie, że ty po prostu jesteś jakąś, nie wiem, starą duszą, która od początku wiedziała, po co tu przyszła, bo ja sobie nie wyobrażam takiego poziomu wzięcia na siebie tej odpowiedzialności, a jednak na poziomie świadomym 18-letni człowiek zna pewne reguły gry, potrafi się przynajmniej im przyjrzeć, nie? Rozumie je, żeby właśnie w tak młodym wieku tak totalnie świadomie wziąć na siebie tą odpowiedzialność, bo to jednak jest bardzo duża odpowiedzialność. Ale wiecie co, no problem polega na tym, że ja jestem mamą 23-latki i ja naprawdę sobie nie wyobrażam, żeby ona dzisiaj podjęła taką decyzję i co więcej no, bym jej mówiła, dziecko, błagam cię, nie. Właśnie, no właśnie o tym mówimy, nie? To nie ten moment. Więc no oczywiście my rozmawiamy, wiecie, o czymś, co tak naprawdę jest mi ciężko wytłumaczyć, tak, z perspektywy lat i tak naprawdę nie myślę o tym może nawet, bo to dosyć skomplikowane. Przyglądam się temu od czasu do czasu, gdzieś tam nawet z jakimiś specjalistami, kiedy dyskutujemy na różne tematy i obszary. Natomiast faktycznie nie można tego wytłumaczyć. Mm-hmm. Po prostu tego się nie da wytłumaczyć. To było zawsze we mnie, ja to zawsze tak czułam. Czułaś. Najpierw były pieski, kotki, ptaszki, nietoperze, słuchajcie. Też kocham, tak! Jeżyki małe, więc po prostu wszystko, co się ruszało. Ale też od początku tak uśmiechałam się do dzieci z zespołem Downa, będąc małą dziewczynką. Nie bałam się tych dzieci, tak? Bo często wiemy, że tak. choroby jednak budzą strach w dzieciakach. Więc ja miałam w sobie coś takiego, że im bardziej widziałam kogoś w potrzebie, tym bardziej otwierałam się na tą osobę i tym bardziej była mi ona bliska. Ja nie umiem tego dzisiaj wytłumaczyć, tak? Ja wiem, że mając 18 lat i składając ten wniosek, byłam absolutnie zdecydowana, byłam absolutnie pewna,
Myślę, że chyba nie byłam do końca świadoma. Na co się piszesz? Mhm. Na co się piszę, bo to jest zupełnie co innego być ciocią, Kasią, wolontariuszką. Nawet przychodzi, słuchajcie, od świtu do nocy, bo ja tak przychodziłam do domu dziecka. Oczywiście w dni wolne od nauki szkolnej, a te kiedy się uczyłam, to z plecakiem ze szkoły biegłam jeszcze do placówki. Jak dzieci z domu dziecka szły do szpitala, to ja też byłam przy tych łóżkach szpitalnych. Ja też towarzyszyłam, pobierałam mocz i pomagałam pielęgniarkom, lekarzom, więc jakby faktycznie moja codzienność była naprawdę przepełniona tymi dziećmi, ale tego nie można porównać do codziennego macierzyństwa, do bycia 24 na dobę matką, do takiej świadomości, że jestem odpowiedzialna za całe życie tego człowieka, tak? Więc to jest jakby zupełnie inny kaliber, zupełnie inne obciążenie i myślę, że tego w ogóle nie wiedziałam. Tak? Ale mi się wydawało, że to życie będzie takie, jak będąc ciocią. I będzie dokładnie tak samo. Natomiast okazało się, że to jest zupełnie co innego. Najlepszą mamą jest się wtedy, kiedy się nie jest mamą. Mhm. Ale mi się wydaje, że to też jest, wiesz, to nie dotyczy tylko bycia mamą zastępczą. Czyli ty bierzesz ten bagaż, według mnie trudniejszy niż posiadanie swojego biologicznego dziecka, bo związany z całą masą trudnych sytuacji, przez które to dziecko wcześniej przeszło, no bo gdyby było super, to ono by do ciebie nie trafiło. I ja mam takie poczucie, że w ogóle to, o czym mówisz, dotyczy też macierzyństwa każdego rodzaju mamy. Bo jak nawet decydujesz o tym, że chcesz mieć to dziecko i czekasz na tą ciążę i jesteś w tej ciąży i urodzisz tego dzieciaka, to też musisz się go nauczyć i nikt ci nie powie, że będzie, wiesz, co cię czeka. No ale wiesz, trochę jest też tak, że jednak jako 18-latka i mama trojga dzieci pochodzących z bardzo trudnych też, no bo to tak jak Ola już powiedziała, to do ciebie te dzieci, które przychodzą i po prostu do twojego domu, to są dzieci, które mają bardzo często traumatyczne doświadczenia, więc to też przeprowadzenie ich przez ten proces zdrowienia i takiego po prostu poukładania się z tym, czego one doświadczyły, dla tak młodej osoby, w moim odczuciu naprawdę szacun. To jest po prostu coś... To znaczy, wiesz co, od złożenia wniosku do bycia mamą minęły 2 lata. Okej, okay, jest tak. Okay. No ale ciągle, 20. Ale to ciągle, wiesz, tak. No tak. Znaczy inaczej powiem, tak naprawdę te 2 lata były taką próbą, ponieważ te dzieci czekały, to były konkretne dzieci, to były dzieci, którymi ja się opiekowałam, zajmowałam, to były dzieci, które mnie wybrały. Cudownie. A nie odwrotnie. I to trochę jest tak, że te 2 lata, o które ja ciągle mam żal jednak do systemu, bo one jednak zabrały nam te 2 lata i na pewno gdyby moja córka trafiła do mnie mając 3 latka, a nie prawie 6, no to na pewno byłoby nam dużo łatwiej. Tak, te pierwsze lata są... Na pewno wielu traum też by nie miała, nie? I te zaburzenia przywiązania też by były lżejsze. No jakby wiadomo. Wiele rzeczy. Tak, to jest wiele rzeczy. Natomiast z drugiej strony ja się absolutnie nie dziwię dla takiego sędzi, który dostaje wniosek 18-latki i myśli sobie, no to my ciebie tutaj teraz sprawdzimy. Przeczeszemy. Dusz i przesz. No czy bo ty na pewno wiesz, co robisz? Ważna decyzja. Tak. Więc ja miałam bardzo mocno rzucane kłody pod nogi. To była droga naprawdę przez męki, to była droga przez piekło i dla mnie, i dla tych dzieci. To było stałe zniechęcanie mnie, to było mówienie, weź noworodka, my ci tutaj damy noworodka, ale te dzieci są zbyt obciążone, absolutnie nie te dzieci. No i to były telefony dzieci też, nie? Bo one już, moja córka najstarsza miała już 10 lat, jak przyszła do mnie do domu, różnica między nami była niewielka. I to były takie momenty, w których, wiecie, ja już miałam czasami tak serdecznie dosyć, płakałam w poduszkę i myślałam sobie, a może faktycznie ja nie jestem ich mamą, skoro idzie tak jest ciągle pod górkę. Może faktycznie ja się pomyliłam, nie? I to w ogóle nie ze mną one powinny być. I właśnie tego dnia i praktycznie w tych momentach dzwoniła ta moja córka i krzyczała na mnie do telefonu. Ale gdzie ty jesteś, ciociu? Gdzie ty jesteś? Czy ty rozumiesz, że ja już dłużej nie wytrzymam? O Boże. Więc to było też, słuchajcie, takie po prostu cały czas te dzieciaki
mówiły mi, że czekają. Nie rezygną, nie? Że czekamy. Tak, jesteś że... naszą nadzieją, jesteś naszą wiarą i ty nie możesz tego zrobić, bo my na ciebie liczymy. Mhm. Więc myślę, że chyba dzięki dzieciom przetrwałam, bo gdyby to... nie ich determinacja też, bo to była taka wzajemna nasza determinacja. No tak, absolutnie, absolutnie. I gdyby nie determinacja dzieci, gdyby nie wszystkie wydarzenia, które moja córka też powodowała, naprawdę niełatwe, bo to była dziesięciolatka, która po prostu się mocno domagała tego, że ja mam walczyć i ja mam ją w końcu stamtąd zabrać, to myślę, że jest taka szansa, że ja bym się poddała w końcu, nie? Bo też nie miałam wsparcia w rodzinie, powiedzmy sobie wsparcie. Ja absolutnie moja rodzina była przeciwna, też miała taką w sobie zgodę, że oczywiście chcesz, to adoptuj sobie niemowlaka, noworodka, ale nie dzieci z takim bagażem traum i doświadczeń, nie dzieci obciążone. I od razu takie troje. I od razu troje. Bo to się tak troje, kojarzy. Nawet, tak. Wiesz, tam nawet wchodziła w grę większa ilość, bo te dzieci miały rodzeństwo, więc ja też urlopowałam rodzeństwo. No tam, tam cała historia była, ale tak docelowo faktycznie to była trójka i ta trójka ze mną została na stałe. No właśnie, a powiedz, od trójki do piętnastki to w ogóle jest jeszcze inna historia, bo o ile wyobrażam sobie trójkę, o tyle piętnastka to już jest po prostu... Nie, ja ostatnio w ogóle stwierdziłam, że ja bym chciała zobaczyć, jak wygląda u ciebie poranek, bo u mnie, mi się wydaje, że jak jest ten, wiesz, to jest tak, że trzeba rano wstać, bo każdy ma jakieś zajęcia. Oczywiście rano dla niektórych to jest 6, a dla niektórych to jest 8:30, to już jest bardzo przyzwoite rano. Ale załóżmy, że to jest między 6 a 7 i jest jeszcze taki pora roku, kiedy naprawdę jest ciemno za oknem o tej godzinie i dzieci, szczególnie mniejsze, w ogóle to jest no go bardzo często o tej godzinie, w ogóle na jakąkolwiek współpracę i to jest razy naście, no bo zakładam, że te większe się ogarniają, tak? A część już jest poza domem i po prostu one wpadają do ciebie, ale... Ale tak się zastanawiam, w ogóle śniadanie, jakieś lunchboxy, jakieś, jak w ogóle jak logistyka rozwiezienia. Wiecie co, to wszystko zależy od wieku dzieci, nie? To się nie da tak określić, że zawsze u nas jest tak samo, ponieważ dzieci rosną. No, jasne. Na przykład teraz lunchboxy robię tylko 2 dla 2 najmłodszych córek. A pozostałe dzieci robią sobie śniadaniówki same, ładują w nie to, co one chcą, to, co one lubią. Aczkolwiek odżywiamy się zdrowo, co do zasady, nie? Więc jakby mamy nasze śniadaniówki są wypełnione owocami, warzywami. Moje dzieci bardzo często biorą sobie sałatki do szkoły na super śniadanie. Tak, greckie, czy tam takie, które sobie same zrobią, jakieś smoothie. Więc one faktycznie jakoś udało nam się, to jest, znaczy moim zdaniem to jest naprawdę sukces ogromny, bo dzieci, które do mnie przychodzą zazwyczaj mówią, ja tylko jem suchy chlebek, albo a ja tylko frytki jem, albo nie wiem, a ja to tylko jakiś tam serek, bo nic innego nie dostawały zwyczajnie niestety, nie? Więc one nie znają nic innego, boją się nowych smaków, więc dla nich jedzenie owoców, warzyw, czegoś, czego chciałabym ich nauczyć, na początku jest czymś bardzo trudno. No, oczywiście, słuchaj, w każdym domu jest tak samo. U nas tylko cały czas tak jest, wiesz. Z niektórymi rzeczami. Tak. Mamo, wiesz, że tego nie lubię. Ja wolę to, a mój brat woli to, a tata najbardziej lubi to, a ja na przykład ani tego, ani tego, ani tego nie jem, bo mi szkodzi. Więc wiesz, i my jesteśmy naprawdę małą rodziną, więc podejrzewam, że u ciebie no, są te same sytuacje. Wiesz co, i tak, i nie. I tak, i nie, bo my mamy tak, że no w rodzinie wielodzietnej jednak na pewne rzeczy nie możesz sobie pozwolić. I umówmy się, jak masz 11 dzieci, które każdy na obiad każdy by chciało co innego, no to jedyna moja odpowiedź mogłaby być, to iść do restauracji. No i taką matką, która potrafi tak powiedzieć. Więc jakby albo mówię, no to może dzisiaj ty gotujesz, to ja chętnie zjem, nie? Więc jakby takie dni też mamy i takie dialogi też mamy, więc myślę, że jesteśmy w bardzo dużej normie, jeśli chodzi o rodzinę. Ale tak całkiem poważnie, to naprawdę moje dzieci, jak już się nauczą jeść, to po prostu ja wiem, czego mam unikać. To znaczy na przykład 4 z nich nigdy w życiu nie zje, nie wiem, wątróbki. No, więc ja już tą wątróbkę wykluczam. Rozumiem, nie ma jej. Znika. Tak, żadne z nas by nigdy nie zjadło flans. O, rozumiem.
Spoko. Wykluczam takie rzeczy. I po prostu jakby żyjemy w ten sposób, że jak ja wiem, że coś sprawia nam wszystkim jakąś trudność, albo przynajmniej jest to jakaś ilość dzieci, tak. To rezygnuję z tego całkiem. Jeśli to jest jedno dziecko, no to mu mówię sorry, ale my tutaj wszyscy mamy na to ochotę, więc mam dla ciebie propozycję. Albo ty sobie to zdejmij z talerza, albo sobie zrób zwyczajnie teraz coś innego, czy weź sobie coś innego, zamień, nie wiem, kurczaka na jajku, nie? Tak. No prosty jakiś tam przykład. Więc to nie jest tak, że wielodzietność sprawia, że ja, słuchajcie, nie wiem, pot mi leci, pszczoła, ja w fartuchu biegam i dla każdego dogadzam. Chyba bardziej to idzie w tym drugim kierunku, że po prostu mam trochę luz na to i sobie mówię, no dobra, jak ci nie pasuje, to nie jest coś innego. Tak, albo nie jest wcale, poczekaj sobie na następny posiłek. Więc to tak wygląda. No na pewno inaczej jest w przypadku małych dzieci, no bo tutaj wiadomo, że to my odpowiadamy za ich dietę i za to, żeby wszystko było ok. Więc no dla tych małych jestem skłonna jeszcze na wiele negocjacji. Gotujesz pod preferencje bardziej. Tak, aczkolwiek one też się świetnie dopasowują, bo to jest trochę tak, że... Że obserwują pewnie to starsze rodzeństwo. Dokładnie tak, że dzieci chłoną zachowania innych dzieci. One razem w grupie, ja się śmieję, że po prostu tak jak wiecie, jakby samo usiadło przy stole i bym powiedziała, że nie wiem, jemy teraz coś, to mogłoby siedzieć 2 godziny, memłać i po prostu nie miałoby ochoty. Ale jak widzi, że wszystkie po kolei idą ręce myć, to nagle na swoim talerzu ma bardzo dużo. Żeby mu nie zabrakło czasu, żeby ktoś nie wziął więcej. Więc dobra. To jest niesamowite, że to tak trochę nie mija, nie? I moje dorosłe dzieci, jak przyjeżdżają do domu, to zawsze mówią: matko, mamo, ja nie mogę tu za długo w domu być, dlatego że ja tu tak przytyję, bo ja ciągle w domu jem. I jest coś takiego faktycznie, nie? Także moje córki faktycznie jak przyjeżdżają do domu, to natychmiast mają apetyt, im się poprawia, wszystko im smakuje, jest tak fajnie, mówią, a wiesz, a w domu to mi się nie chce ugotować, a coś mi tak nie smakuje, a wcale mi się nie chce jeść, a jak przyjeżdżam do domu, to zawsze, nie? I, no i coś jest, że w grupie jest raźniej. Tak, a w ogóle mi się wydaje, że w ogóle w takie rodzinne spędzanie czasu, jak jest więcej osób, a u ciebie na stałe jest więcej, to kręci się wokół stołu jednak. Że to jest takie miejsce, tak. W którym się po prostu... Przecinają ścieżki wszystkich domowników. Tak. To widać, jak idę do sklepu, bo na przykład brakuje mi, okazuje się, że miski gdzieś wyparowały, bo mnie wyszły. A, bo przyjeżdżają dorosłe dzieci i jak to się mówi, ze słoikami wracają. Oczywiście, jest wyprawka z domu. Tak, więc moje dzieci wracają z miskami, z różnymi naczyniami, zapominają mi mówić, że je wzięły, więc ja później po prostu coś robię i czegoś nie mam. I wsiadam do samochodu, jadę kupić i już kupuję po prostu kurtem, więc patrzę, które miski są największe, a takie wielkie zazwyczaj biorę. No już biorę ich tyle, ile jest, czyli nie wiem, 5, 7, 9... Tyle, ile w tym sklepie jest, bo sobie myślę, matko, no jak znowu mi wezmą, to już przynajmniej nie będę jeździć, nie? A więc no, trochę my tak praktycznie podchodzimy do życia, wiecie. Super. Nie to, co jest ładne, nie to, co nie tylko wiem, praktycznie, mało się tak. Podoba, tylko to, co jest dla nas, co jest praktyczne, co nam służy, to tak żyjemy, nie? Cudowne. I poranki też są u nas trochę inne, bo to... Właśnie często moi znajomi, którzy gdzieś tam, wiecie, życie jest takie, że się gdzieś rozchodzą różne drogi i w pewnym momencie się nam porozchodziły, bo nie wiem, ktoś pracował, ktoś chorował, komuś się dziecko urodziło, ktoś wyjechał za granicę, tak. I później wraca, dzwoni i mówi, słuchaj, ja wróciłem, chcę się spotkać, czy mogę cię odwiedzić. No i słyszę ilość moich dzieci i się załamuje, nie? Bo mówi, matko, ale to jak my pogadamy? Ja mówię, no ale jak to jak? Normalnie. No jak? No przecież one co chwilę będą przebiegać, coś chcą, pewnie nie wiem, łapią cię, szczypią cię, nie? Nie da się pogadać przy takiej ilości. Ja mówię, spoko, ale to nie są małpki, to są dzieci, to są dokładnie, ludzie. Dokładnie. Im naprawdę można wytłumaczyć, że mama ma teraz koleżankę czy kolegę, pije kawę, potrzebuje chwilę czasu i tyle. I naprawdę z dziećmi się można na coś umówić.
Więc my się umawiamy codziennie wieczorem, że wszyscy rano wstajemy o 6, karmimy zwierzaki, siadamy na śniadanie, robimy toaletę poranną, no i tyle czasu, ile nam zostaje, no to jeszcze możemy sobie posiedzieć, a czy ewentualnie bajkę włączyć, bo my rzadko oglądamy w ogóle telewizję, no ale właśnie wtedy możemy, jeśli ktoś się szybko wyrobi, a jak nie, no to po prostu, wiecie, spóźniamy się, nie? To jest też czas. I to też jest absolutnie do zrozumienia. A tak się... Często ktoś skarpetki nie może znaleźć, albo majtki się pogubiły. No właśnie, nieważne, no właśnie. No. 40 majtek w szufladzie, no ale akurat potrzebne były tamte. Tak, wiadomo. Poczekaj, bo coś tam się tutaj zamroził obraz. Słyszysz nas, Kasiu? Halo, halo. Halo, halo. O, dobra, jesteśmy z powrotem. Słyszysz nas? Tak, coś nas zabrało, słyszę. Tak, coś na chwilę nas wyrzuciło. Mam nadzieję, że zaraz zobaczymy. O, dobra, chyba wróciłyśmy też. Jesteśmy na Facebooku dalej widoczne. Także ciężkie są poniedziałki, słuchajcie. Zawsze. I ciężkie są powroty po każdym dłuższym wolnym. Czyli ciężkie są przejścia, nie? No jasne. Z jakiegoś rytmu w jakiś rytm. A poza tym to uważam, że jesteśmy całkiem normalną rodziną, funkcjonujemy tak jak wy i w ogóle jest normalnie. No nie, powiedz mi, bo wiesz, bo to mega jest mega inspirująca no rodzina. Właśnie, no właśnie, ale wiesz, bo to jedna rzecz to logistyka, a druga rzecz to takie, wiesz, relacje jeden na jeden. Jak ty w ogóle, jak w ogóle buduje, jak przytulić 15 dzieci? Mając dwie ręce. No właśnie, pojedynczo. Jak dać... Pojedynczo. Wiecie co, jeśli chodzi o wielodzietność, to jest dla mnie bardzo trudny temat. Ja pochodzę z rodziny wielodzietnej i nigdy sobie nie wyobrażałam, że można jakoś inaczej, dlatego że wydawało mi się strasznie smutne życie moich koleżanek, kolegów, których było jedno, dwoje, troje nawet. I ja bardzo kochałam swoją rodzinę. Ja w ogóle jestem bardzo rodzinna. Moje rodzeństwo jest dla mnie ważne, moja rodzina jest dla mnie bardzo ważna. Więc ja też czerpię siłę z rodziny i to jest okej. Okay. Kiedy jest 6 dzieci, jest okej, okay, uważam. Ale kiedy jest 15, no już tutaj bym dyskutowała, czy tak wszystko jest okej. Okay. I to nie jest temat, którego ja się boję i którego ja nie poruszam. Ja wręcz uważam, że należy go poruszać. I należy ludziom uświadamiać, że to wcale nie jest takie, wiecie, taki, że to był taki nasz wybór i my sobie postanowiliśmy, nas będzie 15, bo nawiedzona Kasia wymyśliła, że będzie miała 15 dzieci. Nie, absolutnie tak nie było. Może lubisz tą liczbę. Tak, na przykład, nie? Albo nie wiem, za kogo się uważa, no, ale stwierdziła, że 15 będzie ekstra. Think big. Think big, tak. Ja w ogóle mi się nie wydaje być ekstra, jeśli chodzi o takie podejście indywidualne i o potrzeby każdego dziecka. Natomiast muszę sprostować, że nas jest w domu 11, jeśli chodzi o dzieci. Jest ich 11 w tej chwili i no nie jest to duża różnica, ale jednak jest, nie? No, i ta czwórka dzieci, które są już dorosłe, to są dzieci w procesie usamodzielnienia, czyli one po prostu wracają, są na weekendy, no tak jak każde dziecko, które wychodzi z domu biologicznego, dorosłe życie. Tak? Co słuchajcie, w ogóle nie zmienia faktu, że ja jestem matką, która ma wyrzuty sumienia, że tym moim dorosłym dzieciom poświęcam za mało czasu. Ja widzę ich tęsknotę za tym, że powinniśmy iść razem do kina, że powinnam pójść z nimi sama na kawę. Moje córki wciąż mają niedosyt i pytają, mamo, ale kiedy sama przyjedziesz do mnie nocować, tak? Kiedy zobaczysz moją nową stację, kiedy poznasz moich przyjaciół, kiedy pójdziesz do mojej nowej pracy? Bo wiecie, ich życie też leci do przodu. No jasne, jasne. I to jest po prostu tak, że ja muszę nadążyć za tym ich życiem i ja muszę znaleźć ten moment, żeby pojechać do tej córki do Warszawy. Druga jest jeszcze gdzie indziej, trzecia jeszcze gdzie indziej, syn też gdzie indziej. Czasami mam 700 kilometrów do pokonania, więc to są naprawdę trudne momenty w moim życiu, gdzie przychodzą do mnie wyrzuty sumienia i taka myśl, że to wcale nie powinno tak być. Ja wcale tak nie chciałam, żeby to tak było.
I ten czas indywidualny jest wyzwaniem. Jest po prostu wyzwaniem. Dla dzieci w domu rozwiązuje to tak, że na szczęście one mają różne plany lekcji, tak. Mają różnie ustawiane terapie. Jeszcze często tankować samochód, więc zawsze kogoś biorę. Jeżdżę bardzo często na zakupy, więc też zawsze kogoś biorę. W ogóle gdziekolwiek nie jadę, zawsze kogoś biorę, żeby to dziecko miało ten czas ze mną jeden na jeden. Młodsze dzieci kąpię jeszcze, tak? Pomagam im w higienie, więc to też jest ten moment, kiedy one mają mnie tylko dla siebie, bo suszymy włoski, robimy balsamiki, coś tam, więc one, wiecie, są takie królewne, pachnące i sobie tam zawsze się wygadamy, wyśmiejemy i to są fajne momenty, ale prawda jest też taka, że i tym mnie pocieszają moje dzieci, też dorosłe, które mi o tym często przypominają i mówią, mamo, to wcale nie jest tak, jak ty mówisz. Nam owszem brakuje, ale z drugiej strony my jesteśmy, na tyle nas dobrze wychowałaś i na tyle nam dałaś przestrzeni mówienia o swoich potrzebach, że my po prostu ci mówimy. Bosko. Że hello, my chcemy, hello, ja potrzebuję, tak? Hello, przyjeżdżam do ciebie na weekend, odłóż wszystko i znajdź dla mnie godzinę. I faktycznie ja znajduję tą godzinę, choćby się waliło, paliło, nie wiem co działo, ja po prostu nic innego nie zrobię, tylko siądę z córką i wypiję kawę. I dosłownie to samo robią dzieci w domu. Tak? Dla nich na przykład Kornelia, która ma 6 lat, o niej rozmawiałyśmy zanim się połączyłyśmy, jest dziewczynką, która strasznie kocha całe swoje rodzeństwo, dorosłe również, i potrafi do nich dzwonić i mówić, co to ma znaczyć, że ciebie tu jeszcze nie ma. Tak? W ogóle weź urlop, zabierz mnie do siebie, przekuj mi uszy, więc ona ma różne potrzeby i ona je komunikuje, ale ona, słuchajcie, w ogóle nie bierze pod uwagę, że ich jest 15. Mimo, że ich wszystkich kocha, jest związana z nimi, to dla niej świat się kręci wokół niej. Brawo. Absolutnie. Księżniczka. I ona absolutnie przychodzi i mówi, ja ciebie potrzebuję tu i teraz. Tu i teraz masz mnie miziać, masz mi masażyk robić, masz mnie przytulić, nie wiem, masz mi jechać ze mną i sukienkę kupić, bo ja chcę teraz być, nie wiem, jakąś tam, wiecie, złotowłosą czy kimś. Albo Elzą, nie? Tak. Elzę mamy za sobą. No to już. Teraz Merinda Waleczna się odbywa. O, dobra, to jest brawo. Dobra postać. To jest dobra postać. Tak, więc różne postacie. I faktycznie dzieci tak zaczynają mieć, nie? Że one po prostu sobie to wyszarpują, więc starsze dzieci przychodzą wieczorami. One po prostu przychodzi ta godzina, kiedy maluchy się kładą, mamy przeczytaną bajkę. I starsze po prostu zwyczajnie przychodzą, mówią, mamo, pogadamy, albo chcę pogadać, chcę ci coś opowiedzieć. Fajne momenty też są wtedy, kiedy wracamy ze szkoły, bo one wtedy mi bardzo dużo opowiadają, mają ogromną potrzebę podzielić się ze mną wszystkim. No i wtedy, kiedy gdzieś jeździmy właśnie na terapię, tak, to też jest taki moment, gdzie one cały czas mi tam opowiadają i wymagają tego, że ja mam być czujna i mam słuchać i absolutnie nie mogę myślami uciekać, tak. Więc ten nasz czas może faktycznie, wiecie, nie jest taki jak w innych rodzinach, że ja mam dla nich, nie wiem, godzinę dla każdego, bo nie. Myślę, że mam dla każdego 15 minut dziennie na takie bycie naprawdę sam na sam, tylko dla niego, nie? W przeliczeniu. Natomiast to jest takie 15 minut na maksa, 1000% skupienia na to dziecko, robienia czegoś z tym konkretnym dzieckiem i bycia dla niego. No i okazuje się, że to chyba jednak wystarcza, bo jak już tak rosną, to nie mają dużo żalu do mnie. Ale wiesz co, mi się wydaje, że to jest fantastyczne i do dalej uważam, że to full szacun do ciebie, bo ja, wiesz, no to co powiedziałaś, no my z ilością naszych dzieci w ogóle jesteśmy nudne, ale, ale to... Ja tak nie powiedziałam. Ja, ale ja tak mówię w kontekście. Tak, ja tak mówię, ale sama wiem, że bywa, że mam taki dzień, wiesz, nie wiem, jakiś stresujący czy bardzo absorbujący mnie zawodowo i z ręką na sercu, mimo że, wiesz, no czasami brakuje mi też czasu na te skoncentrowane, nie takie bycie na zasadzie, o fajnie. Tak, logistic provider na zasadzie wynieś, przynieś pozamiataj, tak. Tylko właśnie na dostrzeżenie tego człowieka, który obok ciebie i bycie w tej obecności takiej pełnej. W obecności, nie? Miłości i kontakcie, nie? To jest naprawdę wielki challenge. To jest chyba najtrudniejsze w macierzyństwie, tak. Nie? Połączyć
pogodzić takie wszystkie obszary naszego życia z byciem matką, matką uważną, matką wyczuloną na swoje dzieci, na ich potrzeby. To prawda. No właśnie. A właśnie, a kiedy pierwszy raz usłyszałaś mamo? No wcześniej, bardzo wcześniej, to nie były moje dzieci. To nie były moje dzieci, to była dziewczynka w domu dziecka, miałam wtedy 12 lat. Ona była najmłodszą wychowanką wtedy w domu dziecka. No i ona zaczęła nazywać mnie mamą, więc okay. to był trudny moment w moim życiu, wzruszający, ale bardzo trudny. I to były pierwsze takie moje rozkminki, naprawdę dwunastolatki, która zastanawiała się, czy to dobrze, że ja do nich chodzę, mm-hmm. czy źle. Mm-hmm. Czy to jest okej, okay, że ona mówi do mnie mamo, czy ja zniknę z jej życia i to nie będzie okej, okay, bo mm-hmm. zostanie jej duża rana po mnie. Mm-hmm. Więc jakby no, cały mój wolontariat nie był prosty i nie był łatwy, ale żeby uzupełnić, to jednak mamy relację do dziś z dziewczynką, która nazywała mnie mamą. Widujemy się, widuję też jej uroczego synka. Ale tak. Tak, więc nie zniknęłam z jej życia i udało nam się pozostać w relacji do końca. Cudnie, cudnie. Kochana, jak słucham w ogóle tego, co opowiadasz, to widzę super Wonder Woman, taką kobietę, która po prostu na swoimi rękoma tworzy piękny świat, a jednocześnie ja wiem, że to wymaga bardzo dużo energii. Ty wspierasz, rozwijasz 15 dzieci, a kto wspiera ciebie? No wiesz co, grupa tych ludzi jest duża. Cudownie. I wcale nie kłamię. Super. W pewnym momencie do tej grupy przyjaciół, rodziny, mojej mamy dołączają też dorosłe dzieci. Mhm. Także myślę, że tak naprawdę dzisiaj na tym etapie, na którym jestem, dla mnie ogromnym wsparciem są terapeuci, którzy też pracują ze mną, mhm. którzy mnie wspierają, którzy mają ze mną superwizję. Moja mama, moje rodzeństwo, moi przyjaciele, ale też moje dorosłe dzieci. One są dla mnie największym wsparciem i największą motywacją i wiecie, i takimi skrzydłami tak naprawdę, nie? Nie pozwalają mi upaść, nie pozwalają mi być bardzo zmęczona, bo natychmiast wyzywają mnie w telefonie i po moim głosie i natychmiast mówią, mamo, ale ty potrzebujesz resetu, ja się na to nie zgadzam, mamo, rozumiesz? Ja się nie zgadzam. Brawo, super. Praktyczne i naprawdę przypominają mi też o pewnych priorytetach, nie? I też bardzo często mi mówią, ale ty sama nas uczyłaś, że żeby komuś pomagać, to trzeba najpierw dbać o siebie. Najpierw załóż maskę sobie, potem współpasażerom. Zawsze się odwołujemy do tego, do tej złotej sentencji. Nie sądzę, żeby procedury lotnicze sądziły, że to złote zdanie stanie się hasłem naszym, ale bardzo często w ten sposób patrzymy, bo rzeczywiście brak zaakceptowania, znaczy brak zadbania o siebie zawsze odbije się na otoczeniu. No więc to jest też, to nie chodzi o egoizm, ale właśnie o taką odpowiedzialność za relacje, żeby mieć z czego dawać. Ale też o zdrowy egoizm. No tak, tak, swoje tak. To wcale nie jest nic no złego. No właśnie, i szczerze, to jest na pierwszym miejscu zawsze, nie? No właśnie, a powiedz, jak się relaksujesz? Jak w ogóle. Co lubisz robić, jak masz taki czas dla siebie? Co ciebie relaksuje? Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. To jest jedno z najtrudniejszych pytań. Dlatego, że ja nie jestem osobą, która wiecie, gdzieś tam lukrem sypie i po prostu będzie tu opowiadać o czymś, co jest niemożliwe i nieosiągalne wręcz w takiej rodzinie i przy tylu obowiązkach. Więc ja nie mogę powiedzieć wam, że ja codziennie mam czas iść do koleżanki i z nią wypić kawę, bo to jest bzdura, totalna bzdura. My też nie mamy. Natomiast moja przyjaciółka do mnie przyjedzie raz na miesiąc, to ja zawsze dla niej znajdę czas. I to jest ten moment, gdzie ja wszystko inne odłożę i tak zaplanuję i rozplanuję, żeby mieć dla niej pół dnia, a nie jedną godzinę. Tak. Więc to jest możliwe do zrobienia. Są takie dni, kiedy po prostu wsiadamy w samochód, bo ja wiem, że nie mam możliwości zostać sama, więc wsiadamy w samochód wszyscy i gdzieś jedziemy. Jedziemy gdzieś, gdzie dzieci mają swoje atrakcje, a ja mogę, nie wiem, położyć się na leżaku i leżeć i ich widzieć i ogarniać. I czuć się bezpieczna o ich bezpieczeństwo.
To jest bardzo różnie, naprawdę. A są takie dni, kiedy ja nic nie mogę, bo mamy napięty grafik, bo się bardzo dużo dzieje, bo dzieciaki mają takie potrzeby, a nie inne, bo nie wiem, które z nich jest skryzysowane, bo które z nich na terapii poruszyło temat przeszłości i teraz odreagowuje. Więc ja jestem cały dzień w ogromnym takim, wiecie, na baczności, bym powiedziała, nie? Na baczności jestem i ciągle w gotowości ratowania ich i gaszenia pożarów, które się palą co chwilę. I wtedy zostaje mi to, co lubię najbardziej. I o tym mogę powiedzieć, że najbardziej lubię, kiedy gasną w domu wszystkie światła. Kiedy wszystkie moje dzieci śpią, śpią bezpiecznie, bo to jest cudowny moment, kiedy wszystkie dzieci w domu rodziny zastępczej śpią bezpiecznie, bo to nie jest norma. Na nią się pracuje wiele miesięcy, a czasem wiele lat. Kiedy wiemy, że ta noc będzie sucha w każdym łóżku. Kiedy drzwi nie są wcale już zamykane na klucz i szafkami przystawiane, a okna nie są na kilka sposób zamykane i zasłaniane czymkolwiek, bo dziecko się boi, że ktoś wejdzie i go stąd zabierze. I to jest ten moment, gdzie gasną światła, gdzie jest cisza. Ja sobie włączam albo świeczuszkę zapalam, albo cichą muzyczkę, a czasami zupełnie nic, bo wystarcza mi tykanie zegara. I sobie zwyczajnie siedzę i słucham tej ciszy, którą kocham, uwielbiam i potrzebuję. I czasami mam tylko taki relaks, ale już się do tego przyzwyczaiłam, zaakceptowałam i wiem, że okej, okay, może dziś jest ciężko, może nawet cały tydzień taki będzie, ale na pewno po tym tygodniu znajdę ten moment i ten obszar, gdzie nie wiem, pójdę z psami na długi spacer, pojadę do przyjaciółki na kawę, zrobię cokolwiek, z czego potrzebuję, nie? Super, cudownie, super. Wiesz, jak słucham tego, co mówisz, to i w ogóle jak słuchałam różnych rozmów z tobą, przygotowując się też do naszej rozmowy, to mam takie poczucie, że ty każdą trudną sytuację przekuwasz w dobro. I to jest niezwykle inspirujące w tobie, że ty nie jesteś osobą, która narzeka, która po prostu żyje w jakimś takim poczuciu goryczy, mimo tego, że masz kontakt z naprawdę hardkorowymi sytuacjami, prawdą, której musisz dotknąć, żeby być w stanie pomóc i w ogóle, żeby to dziecko znalazło się na końcu w twoim bezpiecznym miejscu. No. A później jeszcze to dziecko w jakiś sposób właśnie wspierać. Mówiłaś o terapiach, mówiłaś o całych masie takich trudnych sytuacji, że ta spokojna noc nie jest niczym oczywistym. Powiedz jeszcze, jakby przeprowadzić takiego małego, mniejszego, większego, ale jednak małego człowieka w stronę tego, że naprawdę świeci światło i że jest słońce i że nikt nie chce go skrzywdzić. Wiesz co, to z każdym dzieckiem jest zupełnie inna droga. To nie można powiedzieć tak, że mamy jakiś złoty środek, albo wiecie, na szkoleniach nas uczyli i to działa. Nie, to było za łatwe. I tak niestety nie jest. Każde dziecko jest zupełnie inne, każde dziecko przeżyło coś innego, a nawet jeśli przeżyło to samo, to inaczej uwarunkowania, tak, zupełnie inaczej to jakby odbiło piętno w tym dziecku. Więc droga do tego dziecka jest zupełnie inna. Zgubiłam wątek, o co pytałaś? No wiesz, jak wytłumaczyć dziecku, jak przekuć to, czego ono doświadczyło, tą złotą traumę, jak przeprowadzić dziecko przez ten proces? Proces, tak, powiedziałabym wręcz zdrowienia, no bo to jednak jest... Znaczy proces zdrowienia to jest proces, słuchajcie, wielu, wielu lat. Tak. I o tym to na nocy by zabrakło, żeby rozmawiać, bo to jest faktycznie proces, cały proces, wielu lat. Natomiast przeprowadzenie dziecka, przede wszystkim ja mam taką złotą swoją zasadę, że ja dzieci nie kłamię, niezależnie ile mają lat. Nawet 7-miesięczne dziecko, kiedy wiozłam do domu i trzymałam ją za rączkę i patrzyłam jej w oczy, ona w oczy nie potrafiła patrzeć, nie potrafiła też płakać, to już wtedy jej tłumaczyłam, że od dziś ja jej przysięgam, że nigdy więcej nie stanie jej się krzywda. I jakby
krótkie komunikaty, tłumaczenie, gdzie jedziemy, co tam się będzie działo. Każdemu dziecku tłumaczę to, dlaczego się u mnie znalazło, po co się u mnie znalazło, co go czeka w tym domu nowym, tak? Przecież te dzieci jadą, słuchajcie, zupełnie z obcą osobą, zupełnie do obcych domów. One zupełnie nie wiedzą, co ich czeka, dlaczego, czy zrobiły coś złego, czy to za karę, bo zazwyczaj to niestety tak jest im przedstawiane przez rodziców biologicznych. Powiedziałeś, więc teraz masz karę, zostaniesz zabrany, zostaniesz ukarany, tak? Więc to jest bardzo trudne, żeby powiedzieć temu dziecku prawdę, ale adekwatnie do wieku, tyle ile to dziecko może usłyszeć, tyle ile może unieść i w taki sposób, żeby poczuło się bezpieczne i chronione, ale jednocześnie absolutnie nie mówić nic złego na temat rodziny biologicznej, bo to też jest bardzo ważne i to też jest taka nasza zasada. I ja myślę, że ta prawda nas ratuje tak naprawdę, bo dzieci po wielu latach pamiętają, że ja byłam jedyną osobą, która potrafiła im powiedzieć. Szczerze. Która potrafiła ich wysłuchać, która potrafiła uspokoić, która potrafiła przytulić, która potrafiła zapytać, czy ja ciebie mogę przytulić. One nie są nauczone tego, że ktoś ich o coś pyta. Więc tak naprawdę zmienia się diametralnie ich całe życie i one się znajdują zupełnie w innym świecie nagle. I tak naprawdę, słuchajcie, wszystko jest dla nich obce, bo one zazwyczaj absolutnie nie znają takiej codzienności, jaką wy macie w swoich domach i wam się ona wydaje normalna i naturalna. Nie? Dla nich ta normalność i naturalność przychodzi po roku, dwóch latach, trzech latach, czasami po pięciu. A są takie dzieci, które tak naprawdę nawet po 10 latach jeszcze stale mają mechanizmy z wczesnego dzieciństwa, więc tego się nie da określić, kiedy będzie stabilny. No na pewno jest to, wiesz, no jest to niesamowite, że wiesz, że to robisz i że no właśnie dla mnie to przekuwanie tego trudu i bólu w dobro to jest coś tak absolutnie wyjątkowego, bo wiesz, jak pomagasz jednemu człowiekowi, to zmieniasz cały świat. Dla mnie to jest coś, co absolutnie, ja zawsze jak o tobie opowiadam znajomym, to mówię, że anioł stąpił na ziemię. Nawet mamy taki komentarz, przeczytamy tak. Ci. Tak sobie myślę, że anioły czasem schodzą na ziemię w postaci ludzi, aby zainterweniować w momentach przełomowych. Dzieje się. Bardzo miłe to są słowa, które ja dosyć często słyszę, ale się zupełnie z nimi nie zgadzam. Ja myślę, że kiedyś mieszkałam koło takiego sąsiada, który był w wieku emerytalnym. Jak się kłóciłam jeszcze z moim mężem byłym, to później go przepraszałam, mówiłam: pani Janku, przepraszam, bo wiedziałam, że to słychać, bo ja mam głos bardzo donośny przy takiej ilości dzieci, a pan Janek zawsze mówił: pani Kasiu, święta pani nie będzie, ale błogosławiona na pewno. Cudownie. I tak, i do świętej mi naprawdę bardzo daleko, nie chcę być święta, nie chcę być idealna i naprawdę popełniam miliony błędów. Ciągle się uczę i tak naprawdę błogosławieństwem dla mnie są moje dzieci. I ja nie wiem, kto więcej czerpie, czy one ode mnie, czy ja od nich. Myślę, że to one mnie kształtują i że to dzięki nim jestem tym, kim jestem. Nie można też powiedzieć, że wiecie, że to się odbywa bez echa, bo wszystkie ich traumy, wszystko to, co one przeżywają dokładnie o i co myślę. Mi dają, no niestety one mnie tym częstują nieświadomie, tak. Więc ja później też to muszę przepracować. Z sobą nieść, przepracować i muszę sobie z tym poradzić, co bardzo często nie jest proste. Natomiast słuchajcie, my jesteśmy sobie wzajemnie potrzebni, bo ja jestem pewna, że ja naprawdę... To, co mnie w życiu najpiękniejszego spotkało, najlepszego, najcenniejszego, to są relacje międzyludzkie i relacje z moimi dziećmi to są najpiękniejsze relacje. To jest najpiękniejsza miłość bezwarunkowa. Ja nie wiem, czy tego można doświadczyć gdzieś w jakiejś innej relacji, ale myślę sobie, że nie. Naprawdę myślę, że nie. Więc nawet wczoraj i przedwczoraj też pisałam moim dorosłym córkom, że jestem naprawdę ogromnie szczęśliwa i dumna z tego, że to ja jestem ich mamą
I naprawdę uważam to za ogromny dar. I tak mam. I tyle, nie? Cudowne. Super. Jakie macie marzenie? Powiedz, gdybyśmy mamy czarodziejską różdżkę i gdybyś mogła na przykład zrobić cokolwiek, gdybyście mogli razem wszyscy, nie wiem, spędzić jakiś dzień, to słyszymy się? A, słyszymy się, bo myślałam, że coś nam z tym. To co byście, co lubicie robić, jak jesteście razem, tak najbardziej? Macie jakieś takie coś, co... Wiesz, no to jest bardzo proste pytanie, dlatego że my bardzo lubimy podróżować. Mhm. I my podróżujemy, my dużo jeździmy, natomiast w tej chwili jesteśmy mocno ograniczeni, no bo jak się domyślacie, nie ma samochodów. Autobus. Tak, autokar. Więc przymierzam się do prawa jazdy na autobus. O ja. Czas mnie mocno ogranicza, nie wiem, czy to zrobię, a jak już to zrobię, no to nie wiem, czy ja kiedykolwiek uzbieram pieniądze na ten taki autobus. Trudno nam jest dom rozbudować, żeby każdy miał kawałek swojej przestrzeni, więc trochę nie liczę na autobus, ale może chociaż wynajmę. No właśnie. Wynajmę, słuchajcie. I tak naszym marzeniem na pewno jest to, żebyśmy mogli wsiąść wszyscy razem w jakiegoś kampera, którego nie ma w takiej ilości miejsc sypialnych. Bo też już to mamy sprawdzone, więc to wszystko jest skomplikowane. I po prostu sobie usiąść i jechać prosto przed siebie tam, gdzie lubimy i tyle, nie? To jest dla nas największa radość, być razem, spędzać razem czas. I moje dzieci, muszę wam powiedzieć, że to jest niesamowite, bo nawet kiedy są dorosłe, one po prostu lubią spędzać czas z rodziną. Super. I zawsze się dziwię, jak ktoś mi mówi, wiesz co, bo moi nastolatkowie w ogóle nie chcą. A ja sobie myślę, matko, kiedy moi nie będą chcieli? No moi chcą, ale bardzo mnie to cieszy. Jeszcze mnie to cieszy. Jeszcze mam siłę. Cudownie. Bardzo fajnie. Cudownie. Bardzo ci dziękujemy za tą rozmowę. Naprawdę mogłybyśmy pewnie jeszcze godzinami, ale wiemy, że już jest 22. I też mamy takie poczucie, że dziękujemy ci za ten czas, bo wiemy, że on ostatni tydzień też nie był dla ciebie łatwy. I miałaś też trochę imprez rodzinnych i wyzwań i tak dalej, więc bardzo dziękujemy ci za tą prawie godzinę. To było naprawdę spełnienie naszych absolutnie marzeń. I dziękujemy ci w ogóle za inspirację, którą jesteś i mam nadzieję, że wszyscy, którzy wysłuchają tej naszej rozmowy, no, że ta po prostu to dobro pójdzie w świat. Bo i absolutnie... pamiętajcie, jak jest ktoś, kto ma autobus na Zbyczu, tak, to wiemy, gdzie można go oddać w dobre ręce. Takie dobra firma budowlana, wiecie, też nam potrzebna. O, właśnie, na przykład jakaś pomoc w tym zakresie. Słuchajcie, niech się niesie, proszę bardzo, szerujcie dalej tą wiadomość. Kochana. Dzięki dziewczyny, dzięki za miłe spotkanie i za to, jak jesteście pozytywne, otwarte i w ogóle za poruszanie tematu rodzicielstwa zastępczego, bo nie wiem, czy wiecie, ale piecza zastępcza rodzinna po prostu przechodzi teraz ogromny kryzys, a właściwie naprawdę nie wiem, czy możemy mówić o kryzysie, możemy mówić wręcz o po prostu rozpadzie, my po prostu nie mamy odpowiedniej ilości rodzin zastępczych, domy dziecka państwowe są zapchane dziećmi, niemowlaki i noworodki czekają w szpitalach, bo nie ma miejsc dla nich, więc naprawdę ja też zachęcam was wszystkich, żebyście zajrzeli głęboko w swoje serca i się zastanowili, czy w waszych domach, czy przy waszych stołach nie znajdzie się dodatkowe miejsce, bo jak widać można i wcale nie trzeba mieć 15. I naprawdę wystarczy przyjąć jedno i to jest jeden uratowany świat. I powiem wam, że niesamowicie się idzie spać, wiedząc, że ten dzień nie był zmarnowany. A kiedy się przyjmie dziecko do swojej rodziny, to żaden dzień już nigdy w życiu nie będzie zmarnowany, nawet jak go prześpicie. Cudowne, naprawdę cudowna idea. Bardzo, bardzo mocno i dzieciaki naprawdę czekają na domy i na rodzinę. Bardzo ci dziękujemy. Super, Kasieńko, wszystkiego co najlepsze z okazji Dnia Mamy, który już niedługo. Wysyłamy. I mamy nadzieję, że uda nam się spotkać na tym tarasie, tak, ale to będziemy się namawiać, kawa, mamy do siebie kontakt, tak, a my po prostu wpadamy z ciachem, żeby wyściskać ciebie i całą twoją cudowną rodzinę. Super, super, dzięki wzajemnie, pięknego Dnia Matki dla was. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Pozdrawiamy, pa. Kochana, pa.